Przed nami kolejna dyskusja. Panel dyskusyjny, sztuczna inteligencja, rewolucja czy ewolucja. Zapraszam na scenę moderatora, pana doktora Jarosława Tworoga. Zapraszam, bardzo proszę. Witam państwa po raz kolejny. Chciałbym zwrócić uwagę, że panele naszego forum stanowią pewną całość. Pierwszy panel był poświęcony infrastrukturze. Teraz chcielibyśmy zapoznać państwa z perspektywami i tempem rozwoju sztucznej inteligencji jako oprogramowania. Dlatego też zaczynamy od pytań stawianych tym najlepszym. Pierwsza wypowiedź należała do IBM-a, no i w sposób oczywisty również o opinię na temat tego, czy sztuczna inteligencja to będzie raczej ewolucja, czy rewolucja, czy też w jakim tempie będzie wchodziła do naszego życia, poprosiliśmy przedstawiciela firmy Google. Mam zaszczyt zaprosić panią Annę Uchanową, która jest szefem zespołu, menadżerem zespołu technicznego, badań technicznych w Google. Ms. Uchanova, floor is yours. Ladies and gentlemen, Anna Uchanova, Research Technical Program Manager, Google. Proszę o brawa. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here and tell you about machine intelligence at Google. I've been at Google for more than 3 years now, and prior to that I've spent years in academia, and I can tell you that Google is also a great place to do research. This is a company where we have a lot of great scientists that come from various backgrounds and from various disciplines, and the contributions that they make both to our products and to the state of the art of their particular field is huge. But research at Google doesn't happen in an ivory tower. No matter how long it may take to crack a particularly hard computer science problem, research at Google goes hand in hand with our product and engineering teams. And we also try to focus our research on the products and on the problems that will have a world-scale impact. So for example, some of our research innovations are for products such as Gmail, Google Search, Android, Google Play, Chrome, Maps, and YouTube. And each of those products has more than 1 billion of users. So that means that the results of the research impacts lives of huge amounts of people all around the world. I'm based in Google Zurich office, and Google has always been committed to investing more into Europe. Zurich is already the largest engineering office outside of the United States. And the new European research team, which I'm part of, is focusing the research on three main topics: machine learning, computer vision, and natural language processing. And apart from just doing research inside the company, we also contribute to the wider academic community, of course, through publishing our research and presenting at various conferences, but also by directly supporting some of the external research projects. And we're already collaborating with a number of researchers coming from research institutions and universities all across Europe. For 18 years, Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And we have done a great job here, both for the desktop and the mobile worlds. And now it's a time for a next turn, to organize the information in an automated way and transform it to a scale. And this is where machine learning comes in. So we are entering this new era. Now, let me explain what I actually mean when I say machine learning and what people usually mean when they use the term artificial intelligence. So artificial intelligence or machine intelligence is the art and science of making machines smart. But making machines smart, not in a way how a person would be smart or intelligent, it's just capable of performing certain
tasks or solving some problems or maybe even a class of problems. I can give you an analogy. So the planes also fly, but they don't flip their wings, and we don't pretend that they're actually birds. So in the same way, machine intelligence is just capable of solving some particular task at hand, but in its own non-human way. Then there is machine learning, which is actually a way to teach machines to recognize complex patterns by examples, rather than programming them with certain rules. And machine learning has contributed a lot to the advancement of the field of artificial intelligence in the past years. The technology itself is not new. Most of the algorithms that currently machine learning is based on were developed back in the 80s. It's just that only now, or in the past decade, we have enough computational resources to support the algorithms and support these programs so that we can run them on a large amount of data. And then there's a third term that often also comes in play. This is robotics. But robotics is actually building machines that move. And sometimes people just unite all these three terms into one big discussion. But what I would like to focus here now is particularly machine learning. So this algorithms and various computational techniques that allows us to perform certain tasks. It's also just a different way of doing things. Here is an example where on one side, there is an old way how we used to program computers with explicit rules. And it works for many tasks, and it works really good, but it doesn't work for all of them. Especially, it's really hard to program something up front when we don't really know what steps we would need to take. It's really complicated. An example here is an example of detecting whether an email contains a spam message or not. So in an old way, we would just explicitly say that if an email contains certain words, then we would mark it as spam, and if not, then we would do something else. But with a machine learning way, we can just program the computer to learn from particular examples and classify the emails into various groups. And then the system can also improve itself when, for example, it would see some more data. If a user would report to us a certain email as spam, we can learn from them, and the system would improve itself, and then we would repeat this cycle. The software that learns is called neural networks. And this is a system that very, very loosely mimics the way how human brain works. It mimics in a way that it also consists of a large amount of neurons, but in this case, the neurons are just very small computational units that each can perform a very small calculation and then pass the information to a connected neurons. And when those neurons are all connected, then we call this a neural network, and it can learn some very complex patterns and recognize them. And then the deep neural networks are those networks that consist of layers of neurons. So the system can learn the patterns of patterns and patterns and can eventually understand what a hug mean or a party mean or how does it look like. Or in this particular case, shown on this slide, it can distinguish between a picture of a cat and a picture of a dog. I would like to show you some of the products at Google that use machine intelligence, and I'm sure you're familiar with most of them, but maybe you don't realize that the features that these products have and their performance is largely powered by machine learning. One example is Google Translate app. Here, the phone could look at the picture of the exit sign and translate it to various languages. And this is powered by machine translation, by neural networks right now. I find this particular product very, very useful. So I was born in Russia, and Russian is my mother tongue, but I live in Europe for many years, so I speak many other languages as well. However, my mom speaks only Russian, but when she comes to visit me in Switzerland right now, with the help of the Google Translate app, she can navigate through the city herself. She can finally understand what she's ordering in a menu in a restaurant. And it makes her life much easier. And I have to say it makes my life easier as well, because I don't have to worry how is she, you know, doing there, how is she going around through the city while I'm at work in the office. And with this particular technique, with the end-to-end translation, we have achieved great improvements in the just in the past months.
You see the example, or you see the graph of the performance of the old technique, which is shown in blue, which is a phrase-based machine translation. This is how Google Translate used to work. And in comparison to a neural end-to-end machine translation, which is shown in green. And you could see that this new technique allows us to bridge the gap between the old performance and the performance of humans by more than a half. And this is huge. This is really great progress. And it's probably even more impressive just to look on one particular example shown on this slide. Translation from Chinese to English is difficult. And the old system would translate the sentence in some ways that we could understand what the meaning of it, but this is definitely not a proper English. Where will the restroom? We understand what a person wants, but it's not a correct way to phrase it. While with a new system, it translates it to a phrase, excuse me, where is the toilet? Which is just a perfect translation of this. So here again, neural networks allow us to improve user experience a lot. Now this is available for translation from English to 8 different languages, which covers 35%. And then another example is Google Photos, which was released in summer 2015. And a very particular feature in this app is the search icon. So you can search for anything from hugs to dogs to glaciers, and the photos will appear as the ones that you have taken with this particular content. Again, if you are like me and takes hundreds of images a month, then you probably have more than 1,000 in your smartphone right now. And now I can find the image and the photo I'm looking for that I would like to send to my brother or to my family within just a second. I just search for mountains or lake or bike ride, and here it is. So it saves me a lot of time. And then again, I really, really like this this application, and I really see how machine learning here again helps improve its performance. And this is powered by a neural net system called Inception. Also, as we move to this like mobile digital world, and 10 years ago, for example, smartphones didn't exist. Today, a lot of people prefer to speak their queries rather than type them into their smartphone. And 20% actually of mobile searches are now via voice. But again, this is a very challenging task, especially for scaling it across languages, across various accents, across speeches. And here is another example where neural networks help us achieve great results and improve our speech recognition. Google Trips, that's another example where we use some smart algorithms. One of them is actually 280 years old, and it helps creating interesting and smart routes around the city where you would like to explore new places. So this is my first time in Warsaw, and I'm looking forward to take a tour through the city suggested by Google Trips. Smart reply and inbox, another example. Apart from just speaking the queries, some people also prefer to find a way to respond to their emails while they're on the go without needing to type the whole response on their mobile. And we trained a network that creates smart recommendations for your incoming emails as a response. And right now, 12% of responses are sent on mobile through this smart reply feature in our inbox app. So machine learning is already sort of secret sauce that powers a lot of Google products. And you can see this almost exponential growth in the past couple of years. But we would like to enable machine learning tools for everyone. We know that there are many, many more challenges in the world than the one that we at Google would be able to cover and work on. And we would like to ensure that everyone who is interested in solving a particular problem would be able to use the same techniques as we are using in our company. That's why we have open source TensorFlow, which is our machine learning platform. We released it in November 2015, and just 3 weeks ago, we released a new version of TensorFlow 1.0. And we also continue working on this and making it easier to use, making it faster, and making it more powerful. This is not only a technology for using machine learning into some of your own products, but it is also a great tool for researchers to connect with one another. As I've been doing research for many years, I really understand the power of this technology. Previously, the way we could share our results, our research findings, was largely due to papers that we would publish and the presentations that we would give at various conferences. But right now,
Researchers can connect via working code using TensorFlow and, you know, work with the Chasm in distributed labs, and it's a way how researchers now communicate. For the companies that would not like to code their own solutions but would prefer a packaged one, we've created Google Cloud Machine Learning, which is a platform that allows the companies to access APIs such as vision, translate, speech, or natural language understanding, which are the same APIs that we used in other in our products. And again, this allows the whole ecosystem, everyone in the world, to benefit from those technologies. I found a lot of examples how people use TensorFlow all across the globe, and I would like to tell you about two of my favorite ones, I would say. One of them is a family of Japanese family that farms cucumbers, and they dedicated all their life doing this, but they have a son who is a tech savvy and who used TensorFlow to help the family to sort cucumbers into 9 different types that they used to do by hand, and that's actually a very manual task and would take a lot of hours for them to do so. But right now, all this is automated, and they can spend some time on something that matters, probably spending just more time with each other. Or another example of an Australian researcher, Amanda Hogstead, who teamed up with a computer scientist researcher, Dr. Frederick Mayer, to use TensorFlow to build a model for detecting sea cows for conservation efforts into the aerial photos that would be taken by the drones. And the early results of their project already shows that it's possible to detect 80% of the sea cows that they would have detected if they were inspecting those photos themselves. So it allows for a huge opportunity for scaling, but also using it not only for conservation efforts for sea cows, but also for other mammals such as hunchback whales and dolphins. And there are many, many more other examples how people across the globe benefit from this technology. We've also teamed up with other companies as Facebook, IBM, Microsoft, DeepMind, Apple, and others to advance public understanding on AI and to establish best practices for using AI so that it benefits people and society. This partnership will work on conducting research and also publishing the results openly on the topics such as fairness, inclusivity, transparency, privacy, interoperability, and communications between AI and humans. So we're doing all this to distribute machine learning technology globally via shared tools like TensorFlow or Cloud Machine Learning, and of course to share the knowledge through publishing our results on scientific conferences. And in the past 4 years, just on the topic of deep learning, Google researchers have published more than 90 papers. And we do this because we would like the whole ecosystem to benefit from machine learning technologies, from startups to industries, from research communities to governments. So I would like to wrap up my talk by saying that, yeah, Google's mission for many years is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And this enables people all around the world, from those farmers in Japan to small business owners in London, to connect and find the information that they're looking for. If we understand the information better, we can help them even more. And this is where machine intelligence, and in particular deep learning, comes in. We see that machine learning is already making a big positive difference, but there are countless more opportunities to come. And so I'm very much looking forward to that, and I'm encouraging all of you to embrace this technology and start a discussion, start using these technologies for benefits of your users, your clients, and everyone in the society. Thank you very much. Thanks a lot. And please stay with us. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się, jak wyglądają usługi oparte na sztucznej inteligencji, realizowane w tej chwili przez firmę Google. Chciałbym teraz porozmawiać na ten temat z Państwem i zaprosić do panelu następujących uczestników. Po pierwsze, chciałbym zaprosić serdecznie pana doktora Andrzeja Dulkę, prezesa zarządu Alcatel-Lucent Polska i Nokia. Zapraszam serdecznie. Chciałbym również zaprosić pana Krzysztofa Kołodziejczyka, dyrektora rozwoju biznesu
utilities w Globemie. Chciałbym zaprosić pana profesora Marka Niezgódkę, dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozglądam się, nie widzę, pewnie gdzieś tutaj siedzi. Zapraszam pana profesora Pawła Pisarczyka, prezesa zarządu Atende Software. Oraz pana Marcina Radkiewicza, dyrektora zarządzania innowacjami w Orange Polska. Dowiedzieliśmy się już, że podstawą rozwoju sztucznej inteligencji jest infrastruktura. Wysłuchaliśmy godzinnego panelu. Widzimy, że robimy wszystko, żeby ta infrastruktura była infrastrukturą 5G, jak najgęstszą, wyposażoną w gęstą sieć światłowodów. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do omówienia inteligencji. Inteligencji, której właściwie jeszcze nie zdefiniowaliśmy, a której definicja jest tak ważna. W związku z czym chciałbym rozpocząć rozmowę od definicji inteligencji. Pierwsze pytanie, wiem, najtrudniejsze, ale najtrudniejsze trzeba dać na początek. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pani Łuchanowej. Brzmiałoby ono w sposób następujący. Czy Google posiada na użytek wewnętrzny inteligencję i mierniki tej inteligencji, żeby sprawdzać swoje oprogramowanie? Do I have to translate it to English, or you have the translation on your phones? Questions about definition you use internally in the Google. Yeah, that's a very good question. Thanks for asking that. So the definition of artificial intelligence is it's an art and science of making machines smart. But internally at Google, we actually talk much more about machine learning, which is this software that, you know, helps us learn various things around data or understand various complex patterns. When it comes to particular products, it's easy to measure performance of the artificial intelligence or how intelligent the system are. I've just given one example about neural translation, where we could see how the old system, which was also smart in some way, but it was using phrase-based translation, we could measure it, how it performs compared to humans. There is a particular score that is used in the translation community that measures the correctness of translation on a scale from 0 to 6, where 0 is it's really bad and horrible, and 6 is like perfect, how a human translator would do, who knows the language very, very well. And for these systems, we can understand how intelligent or how smart our approach is. And we could see that using the end-to-end translation powered by neural networks, the results are much better than what we had before, what was the state of the art in that field before, but it is still far away from how the humans would translate. So it works perfectly on some examples and on a number of languages, but there are also examples where it will still not produce as accurate and as correct translation done by humans. So yeah, we can measure it on various products and various applications, and the definition overall that we prefer to use is just we're speaking about machine learning as being an engineering company that would actually matter as various algorithms and various techniques to achieve some results. So as I understood, everything is anchored on statistics, or all the toolings are or have the origin in statistics, basically. Yes, machine learning right now is based on various techniques. Statistics is one of them. There is also probability theory, and there is all this theory or models around neural networks, again, which is not a new technique per se, which was developed back in the 80s, and it was like a gradual evolution of those techniques. Thank you. Panie Prezesie, Panie Andrzeju,
Mamy różne wizje i różne pojęcia inteligencji, wiemy. Prawda? Mieliśmy okazję dyskutować o tym w zeszłym roku. Chciałbym pana prosić o przedstawienie swojego spojrzenia na samą sztuczną inteligencję, na inteligencję w ogóle, a i może na sposoby jej oceny. Witam państwa. Mamy różne rzeczywiście podejście do definicji sztucznej inteligencji. Moje nie jest może moje prywatnie, autorskie, bardziej jest definicją firmy, w której pracuje firma Nokia. W laboratoriach Bella pracujemy nad rzeczami, które my nazywamy augmented intelligence. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Wszyscy pamiętamy ten film Odyseja Kosmiczna 2001, Kubricka. Ja uwielbiam książki Kubika przy okazji. Jedne i drugie mówią o sztucznej inteligencji, fantastycznym takim, w moim języku, idealnej inteligencji, takiej maszynie, która ma świadomość, która ma inteligencję, która jest autonomiczna, która podejmuje decyzje, która... To jest dla mnie właśnie ta artificial intelligence. Ale jakbyśmy państwo się spytali dzisiaj, żeśmy o tym mówili, czy rzeczywiście my zrozumieliśmy istotę inteligencji? Czy myśmy zrozumieli istotę świadomości naszej po to, żeby móc ją osadzić w maszynach? No nie. Więc gdy mówimy troszeczkę o tej sztucznej inteligencji, o tej artificial intelligence, to ja ją zostawiam w świecie filmów, w świecie książek. To jest coś, co jest dla mnie taką troszeczkę fikcją. I z jednej strony, proszę państwa, mamy tą w moim języku tą taką idealną inteligencję, artificial intelligence, a z drugiej strony każdy z nas ma komputer, czasami nawet niektórzy w kieszeni. Komputer, który działa według pewnych algorytmów, prawda? Który bardzo dobrze rozwiązuje zadania, które są opisane algorytmicznie. I żeśmy o tym mówili. Komputer potrafi wygrać z człowiekiem w szachy, komputer potrafi wygrać z człowiekiem w go, ale komputer nie potrafi wygrać z człowiekiem w brydża. Dlaczego? Bo brydż jest grą, w której podejmuje się decyzje z niepełną informacją. Komputery nie radzą sobie z problemami, w których jest niepełna informacja, albo które są algorytmicznie trudne. Nie każde zadanie, proszę państwa, da się sprowadzić w życiu do algorytmu. Są zadania, które są algorytmicznie trudne. Ale wiecie co? Nauka na tym pracuje. Mówiono o tym, że istnieją metody, sposoby analizy dużych zasobów informacji, tych big data. One są oparte o deep learning techniques, tak jak tutaj przed chwilą żeśmy rozmawiali. Te deep learning techniques, one symulują systemy neuronowe, ale one ich nie odtwarzają. One symulują pewne systemy neuronowe, one budują powiązania między gigantycznymi ilościami informacji, o tym, co żeśmy mówili. Mamy pewne wejście, mamy pewne wyjście. Maszyna pracuje nad tym, wyprowadza pewne korelacje, pewne statystyki, podpowiada, to się dzieje tak, ale to się dzieje tak z pewnym prawdopodobieństwem. To nie musi tak być. Te maszyny nie dają idealnej odpowiedzi. One dają odpowiedź obarczoną pewnym prawdopodobieństwem, pewnym błędem. Maszyna nam odpowie na wszystkie pytania. Kto, co, ile, skąd, dokąd, jaka była cena. Wszystkie te informacje nam maszyna odpowie. A maszyna nam nie odpowie na dwa podstawowe pytania. Pierwsze, maszyna nam nie odpowie dlaczego. Ona zbuduje korelację, ale dlaczego to człowiek jest w stanie dopiero znaleźć. I maszyna nam nie powie też, co się wydarzy w przyszłości. Nikt nie powie, co się wydarzy w przyszłości. Ona zmodeluje coś. Ona powie, jaki będzie model. Ona powie z pewnym prawdopodobieństwem, co się wydarzy. Więc te maszyny mają pewne ograniczenia. I dlatego w moim języku między tą artificial intelligence i tymi algorytmami jest ta przestrzeń, którą ja nazywam augmented intelligence. I tu są osadzone wszystkie maszyny. Tutaj są osadzone algorytmy komputerowe, które pozwalają analizować te duże ilości informacji. Między innymi wspomagają nas w czymś takim jak autonomiczne samochody, jak podam państwu bardzo prosty przykład. Gdzie w praktycznym życiu taka sztuczna inteligencja może mieć wpływ? Jeśli lubicie państwo wino, ja lubię wino i macie w telefonie taką aplikację, która robi zdjęcie etykietki tego wina i odwołuje się do gigantycznej ilości bazy i po paru sekundach wraca do was informacja. To jest takie wino, taki rocznik, takie aplikacje są, taka kompozycja powiązania winogron.
Ono tyle lat było w beczce dębowej. Ono było, zobaczcie, co się musi wydarzyć poza tą całą informacją, którą ona przysięga. Przyciąga. Po pierwsze, ta aplikacja robi coś, co jest rozpoznawaniem obrazu. I rozpoznawanie obrazu to jest właśnie podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji i tu są zaszyte algorytmy sztucznej inteligencji. Ja mam nadzieję, że nie będę zanurzał, nie chcę zmonopolizować całego panelu, ale chciałem się z Państwem podzielić moimi przemyśleniami pomiędzy tym, co to jest artificial, augmented i algorytmy. Ale jeden wniosek z tego mamy, że sztuczna inteligencja jest tym lepsza, im lepiej potrafi podejmować decyzje w oparciu o niepełne dane. I na tym zamknijmy. Panie Krzysztofie, wiem, że Globema już używa pierwszych modułów sztucznej inteligencji, szerszych lub węższych, w zależności od konkretnych aplikacji. Pytanie będzie podwójne. Po pierwsze, co już używacie? I drugie, co widzicie, że się będzie rozwijać? W którym kierunku to pójdzie? I przywołuję pytanie bazowe panelu. Jak szybko według waszej perspektywy, według waszego rozumienia tempa rozwoju tego uczenia, o którym mówiła pani Łukanowa? Dzień dobry państwu. No, my zajmujemy się trochę przewidywaniem przyszłości i wykorzystujemy do tego algorytmy sztucznej inteligencji. Z racji tego, że wyrośliśmy w jakiś sposób z systemów dedykowanych dla energetyki, jedna nasza noga z firmy stoi na tym. Zajmujemy się bardzo poważnie prognozowaniem produkcji energii ze źródeł niestabilnych, ze źródeł rozproszonych i prognozujemy zarówno produkcję energii, jak i produkcję, wpływ tej energii na główne węzły energetyczne sieci. To jest nowy projekt, który aktualnie się toczy, który mamy tą drobną satysfakcję, że jak wnioskowaliśmy o finansowanie tego projektu, to robiliśmy to niemalże równolegle z IBM-em i też szliśmy w kierunku trochę prognozowania prognoz pogody i współpracujemy z ICM-em, z panem profesorem właśnie w tym zakresie. To jest to, co już się dzieje. Kilku operatorów u nas korzystało z tych prognoz i wydaje mi się, że znaczy jestem przekonany, że możemy się tu ścigać najlepszymi w Europie. To jest rzeczywiście przykład wykorzystania niepełnych danych i dodatkowo jeszcze wykorzystania danych pogodowych, które już same w sobie też są jakąś prognozą i też są obarczone określonymi błędami. Ja myślę, że to absolutnie nie dyskwalifikuje sztucznej inteligencji, że ona nie daje pewnych odpowiedzi. Coraz częściej poruszamy się w świecie, gdzie nie ma tych pewnych odpowiedzi. Myślę, że tylko uczciwe jest podawanie i mówienie, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zjawisk czy danego wyniku. I wtedy możemy mówić o tym, że dajemy jakąś rzetelną informację. Co do naszych perspektyw w najbliższym czasie, planujemy nadal iść w tym kierunku i rozwijać systemy typu condition-based maintenance, które też bazują na historii i na tej podstawie próbują wnioskować o zdarzeniach, które mogą wystąpić w przyszłości, głównie po to, aby uniknąć jakichś niechcianych zdarzeń. I to chyba wszystko, to co zajmuje się aktualnie, czym zajmuje się nasza firma. Natomiast nie wiem, czy teraz kusić się już o jakąś perspektywę, w jakim kierunku będziemy szli, w jakim czasie to się może wydarzać. Króciutko, tak żebyśmy złapali pojęcie o tym, jak szybko się to będzie zmieniać. Dobrze, to wydaje się, że będą głównie, to jest oczywiście jakaś nasza perspektywa spojrzenia, będą takie obszary, w których ta sztuczna inteligencja będzie wchodziła, jak przetwarzanie wielkiej ilości danych, to big data, ale tam data mining, czyli wyszukiwanie rzeczy, których może nie zawsze sami potrafimy znaleźć, jakichś korelacji, które występują i które mogą być istotne do podejmowania decyzji. To na pewno jest jeden kierunek, w którym też będziemy chcieli się zajmować. Wszelkie ułatwienia i udogodnienia, to znaczy takie rozwiązania, które albo wyręczają człowieka, albo zdecydowanie przyspieszają jego pracę. Tutaj na pewno dotykamy o robotykę, której my akurat się w tym nie specjalizujemy, ale to pewnie już każdy z nas wie, że są takie rozwiązania, używamy jakichś tam robotów od koszenia trawy do sprzątania, które uczą się przestrzeni i potrafią optymalnie jeździć, poruszać się, wykorzystywać swoją energię i czas na optymalne wykonanie jakichś zadań.
Inny obszar, którego właściwie troszeczkę dotknęliśmy, to jest wykorzystanie samochodów elektrycznych i zarządzanie energią w tych samochodach, ale bardzo specyficznych samochodów. Braliśmy udział w projekcie zarządzanie energią w samochodzie typowo solarnym. Znaczy on nie ładował się żadnego innego źródła, zadaniem było, że ten samochód może ładować się tylko w oparciu o energię słoneczną. I tu pojawia się bardzo ciekawy obszar związany z zupełnie nową klasą nawigacji, która po pierwsze wykorzystuje ukształtowanie terenu, bo taki samochód dobrze, żeby miał informację o tym, że najpierw jest jakiś podjazd, ale potem będzie zjazd i może ileś tej energii odzyskać. Po drugie wykorzystuje informacje o nasłonecznieniu na trasie, którą będzie miał przejechać. No i to wydaje się, że ta klasa rozwiązań też będzie rozwijana. Co więcej, tutaj na pewno nawigacje, których używamy, wszyscy czujemy, że one są niedoskonałe, bo jak jest gdzieś jakiś korek, no i mimo, że Google podaje nam informację o tym korku, to z reguły wszystkich nas prowadzi w to samo inne miejsce i trafiamy na następny korek. W związku z tym tu na pewno jest przestrzeń do rozwoju nowych systemów nawigacyjnych, takich, aby rozładowywać i aby różnym uczestnikom proponować różne trasy przejazdu, aby rzeczywiście tych korków unikać. I może na tym na razie bym zamknął. Dziękuję. Panie profesorze, celem tego panelu jest przedstawienie naszym słuchaczom różnych możliwych perspektyw rozwoju tej technologii, tej techniki. Oczywiście, kiedy pytamy poszczególne firmy, firmy są skoncentrowane na swoich usługach i na swoich osiągnięciach, i patrząc z perspektywy swojego biznesu. Ja bym pana profesora poprosił, z racji tego, że kieruje pan ośrodkiem komputera, który w sposób naturalny służy do rozpracowywania algorytmów opartych na głębokim uczeniu, na tak zwanych deep neural networks, o spojrzenie takie szersze. Jak pan widzi perspektywę rozwoju tego typu oprogramowania i jak szybko będzie ono wchodzić do rzeczywistego użytku. Krótko mówiąc, jak szybko będziecie te sieci uczyć? Dziękuję za takie wyzwanie. Proszę Państwa, ja pozwólcie, że zacznę od jednej refleksji, która narzuciła mi się dzisiaj, kiedy wszedłem na tę salę. Otóż zwróćcie uwagę na to, że jest to konferencja dotycząca z jednej strony infrastruktur piątej generacji, a równocześnie przemysłu tak zwanego 4.0. Czy to jest tylko przejęzyczenie, czy to ma de facto znaczenie symboliczne? O ile rozwój technicznych infrastruktur następuje bardzo szybko, doskonalone są rozwiązania umożliwiające przesyłanie, udostępnianie, zbieranie danych, o tyle, jeśli chodzi o świadome wykorzystanie możliwości, które tworzą te technologie, jest z tym w skali masowej znacznie słabiej. My często bardzo chętnie zauważamy te szczytowe osiągnięcia, które dotyczą tworzenia rozwiązań inteligentnych, wykorzystania technik uczenia się, wykorzystania możliwości zbierania danych różnorodnych z bardzo wielu źródeł. Tymczasem skala rzeczywistego wykorzystania tych możliwości wydaje się dzisiaj jeszcze bardzo odległa od poziomu krytycznego, który zagwarantuje to, że rozwiązania korzystające z techniki inteligentnego wydobywania informacji z danych, w szczególności z dużych danych, te rozwiązania, które dotyczą tworzenia oprogramowania, narzędzi, które będą sprawdzać się w warunkach niepełnej informacji dostępnej, to wszystko są obszary, gdzie poruszamy się bardzo często na poziomie intuicji, na poziomie niezweryfikowanych hipotez. Czyli na poziomie inteligencji. Tak. Natomiast cechą, która w tym momencie staje się szczególnie istotna, jest dążenie do ewolucji, czy dążenie do przyspieszania rozwoju. Zadał pan pytanie o to, na ile takie oprogramowanie będzie powstawało. Problemem, który ja z mojej perspektywy chciałbym w tym momencie poruszyć, jest to, że nie tylko nasz,
systemy edukacyjne w tym zakresie są bardzo niedoskonałe. Na wszystkich poziomach. To dotyczy zarówno szkolnictwa masowego do poziomu matury, ale dotyczy również szkolnictwa wyższego, w którym w chwili obecnej ciągle, przynajmniej w naszym kraju, obowiązuje taka silosowość. Podział na dyscypliny, podział na specjalizacje i tylko z trudem przebijające się działania prowadzą do tego, że zaczynają być tworzone kierunki studiów, kierunki badań przekraczające granice dziedzin. Otóż jeśli mówić o inteligentnym oprogramowaniu, o inteligentnych rozwiązaniach, to warunkiem koniecznym, żeby w ogóle tutaj można było mówić o sukcesie na większą, na dużą skalę, jest przełamanie tej bariery wąskich specjalizacji, stworzenie mechanizmów, które będą sprzyjały temu, żeby kształcenie było ze swej natury działaniem przekraczającym granice. Rozumiem. Pan profesor odpowiedział na co inne pytanie. Ale ja się trochę wykręciłem, ale jeżeli mówić o rozwoju inteligentnego oprogramowania na skalę, na dużą skalę, to... Rozumiałem. Wskazuje pan, że główną barierą jest bariera edukacyjno-kształceniowa, w związku z czym trudno panu przewidzieć, jak szybko będzie to przemieszczać. Pokonanie tej bariery stanie się istotnym wkładem na rzecz przyspieszenia rozwoju. Tak, te same komunikaty płyną ze wszystkich głównych graczy, IBM-a, Google'a. Wszyscy oni wskazują na czynnik ludzki jako podstawowy hamulec utrudniający oszacowanie tempa wzrostu. Chciałbym teraz zadać pytanie panu Pawłowi Pisarczykowi, który odpowiada w ogóle w jednym z zespołów konsultacyjnych za przewidywanie i prognozowanie, programowanie rozwoju sztucznej inteligencji, inteligentnego oprogramowania. Ten zespół pracuje przy Ministerstwie Rozwoju. Panie Pawle, co tam z tej nieco innej perspektywy, czyli tego miejsca, które stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy przedsiębiorcami a tymi, którzy decydują o kształcie edukacji, kształcenia, o czym zresztą pan profesor wspomniał, wynika dla perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji i dla rzeczywistego tempa, na jakie możemy liczyć. Bo w końcu z tej drugiej strony musimy brać pod uwagę, że tempo inwestycji w pozostałe elementy musi być zsynchronizowane z przewidywanym tempem wzrostu zapotrzebowania na przepustowość i inne elementy organizacyjne. Nie wiem, czy państwo... Dobrze, jest. Dziękuję, Jarek, za to pytanie, aczkolwiek cały czas się przygotowywałem, żeby odpowiedzieć, co to jest inteligencja i tu już drżałem, żeby nie poplątać. Ale to jest pytanie nadal aktualne. I też sobie nie zdawałem sprawy, że robię takie poważne rzeczy, bo tak tego nie traktuję. Ale dobrze, ja może powiem szybko i bardzo krótko. Czym dla mnie jest inteligencja? Wiele lat temu się zastanawiałem, stwierdziłem, lubię takie krótkie definicje proste, które tak wchodzą w głowę. Dla mnie inteligencja jest właśnie zdolnością i była wnioskowania z informacji pełnej, niepełnej, jakiejkolwiek i zdolnością podejmowania decyzji. I to jest moim zdaniem to, co jest istotą inteligencji. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój informatyki, też troszkę powiem na poprzednie pytanie, ale zaraz wrócę do tego, co robimy w grupie, to jesteśmy na takim etapie rozwoju, że świat zmienia się eksponencjalnie. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Moc obliczeniowa, która jest teraz dostępna, w funkcji czasu jej koszt spada eksponencjalnie. To, co kosztowało kiedyś $1 miliard, teraz w iPadzie kosztuje, nie wiem, $20 albo $10 w częściach. I to jest czynnik warunkujący to, że sztuczna inteligencja będzie faktem. Po prostu. To mówi Kurzweil, to mówią wszyscy futurolodzy. Mamy tak dużo mocy obliczeniowej, że otaczamy się przedmiotami, gadżetami, które dają nam informacje, że musimy stworzyć algorytmy, które będą te informacje przetwarzały, bo my nie damy rady. Algorytmy dyrektywne tego typu, że mamy ify, które mówią, ok, jeżeli coś, to coś, one nie mają już najmniejszego sensu przy takiej lawinie informacji. W związku z tym informatyka zajmuje się algorytmami, które tworzą algorytmy i to jest sztuczna inteligencja. A teraz już krótko, jeżeli powiem o perspektywie przedsiębiorcy. To, co ja się staram powiedzieć w ministerstwie jako przedsiębiorcy, staramy się zbudować raport, mówimy krótko. Tak naprawdę Polska nie ma szans na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o eksport surowców. Co z tego, że mamy węgiel, tak naprawdę go zniszczymy, spalimy i on będzie kiedyś pierwiastkiem ziem rzadkich.
i to będzie słabe, bo będzie istotą budowania nowych materiałów, a my go teraz bezmyślnie palimy. Generalnie to, co jest dla nas najważniejsze, to, co właściwie jest naszym wielkim potencjałem, to ludzie, to programiści, to ludzie, którzy pracują w Google, to ludzie, którzy pracują w wielu miejscach na świecie, my sami, nie wiem, nie chcę się tak jakoś chwalić arogancko, ale dużo moich studentów pracuje w Mountain View, my także współpracujemy właśnie w Google, wiemy mniej więcej, jesteśmy dumni, że to jest nasz towar eksportowy i my tak naprawdę powinniśmy żyć z tego, że wymyślamy, że tworzymy algorytmy, tworzymy oprogramowanie. Proszę zobaczyć, co zrobił profesor Madej, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o kształcenie programistów, tak? I to jest to, co staramy się powiedzieć. Róbmy w Polsce, stawiajmy na oprogramowanie, stawiajmy na rozwój technologii w postaci oprogramowania, bo to jest najłatwiejsze. To nie wymaga infrastruktury, to wymaga laptopa, który teraz jest bardziej potężny niż największe superkomputery. To jest to, co staramy się powiedzieć i staramy się powiedzieć, nie miejmy kompleksów, realizujmy trudne projekty, bo tylko trudne projekty, takie, które są wizjonerskie, przełamują granice, dają szansę na rozwój nowej technologii, w tym oprogramowania związanego ze sztuczną inteligencją. I to jest to, co staramy się powiedzieć. To znaczy nie jest problemem miasto, masa, maszyna, nie jest problemem infrastruktura, kasa, to wszystko. Problemem jest to, żebyśmy troszkę się otworzyli, troszkę pomyśleli dalej niż tylko o kadencyjności, żebyśmy pomyśleli o tym, że właściwie to, co jest tutaj najlepsze, to właśnie edukacja, która była kiedyś interdyscyplinarna, była ponad silosami i rzeczywiście tylko w ten sposób możemy rywalizować na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim możemy, to jest najważniejsze, że możemy, jaki problem, szczerze mówiąc, i staramy się powiedzieć, i nic więcej. Dziękuję. Panie Marcinie, wrócę do tej definicji, bo ta definicja jest postrzegana różnie w zależności od tego, czy jest się w małej firmie, dużej firmie, tak, czy też w firmie infrastrukturalnej. Pan jest w firmie infrastrukturalnej. Jak pan patrzy zarówno na samą definicję inteligencji, która jest panu potrzebna, oraz jak pan widzi perspektywy jej stosowania, bo to w sumie decyduje o tym, jak będzie rozwijał się rynek. My mamy pewien dualizm, jeżeli chodzi o podejście do artificial intelligence, bo z jednej strony można do tego podejść bardzo narzędziowo. To jest narzędzie, to jest nowy rodzaj oprogramowania, nowy rodzaj software'u, który może być wykorzystywany czy do doskonalenia procesów wewnętrznych, czy do oferowania, ulepszenia obsługi klientów, ale można też spojrzeć na nie na szersze zjawisko, które jest wyzwolone przez tego typu potencjał. I więc odpowiedź nie jest prosta, jest o wiele bardziej złożona. Bałem się tego pytania, bo to oznacza, że ja teraz zacznę tyradę. Więc jeżeli za długo będę mówił, to proszę mi przerwać. To nie będziesz miał drugiego pytania. Dobrze, ale powiem wprost. My jako firma jesteśmy dosyć pragmatyczni, musimy kierować się jasnym modelem biznesowym, zresztą to też nasz prezes mówił wcześniej. I do czego to się sprowadza, jeżeli chodzi o artificial intelligence? Mamy dwa czynniki albo dwa obszary, jak ta artificial intelligence wpływa na nas, albo jak my też wpływamy na nią. Pierwsza rzecz to jest zastosowanie tego do naszych procesów wewnętrznych. To jest narzędzie, które jak każda duża firma możemy wykorzystać do tego, żeby zoptymalizować swoje procesy wewnętrzne, czy to jeżeli chodzi o procesy sieciowe, czy jeżeli chodzi o procesy związane z customer care. Mamy duży potencjał danych, które możemy przetwarzać. Mamy, bo dopiero big data w połączeniu z inteligentnymi algorytmami daje wartość w postaci odpowiedzi na takie pytania, gdzie algorytmy statystyczne czy te predefiniowalne nie dałyby rady na to odpowiedzieć. Ale drugi obszar to jest taki, że artificial intelligence, jeżeli spojrzymy na te zastosowania chociażby dla klienta indywidualnego, które były pokazywane wcześniej przez Google, nie istnieje bez sieci, nie istnieje bez internetu. I my jako Orange, podobnie jak inni operatorzy, jesteśmy, chciał nie chciał, kluczowym elementem w krwiobiegu rozwoju sztucznej inteligencji. Nie byłoby też sztucznej inteligencji, gdyby nie ten ogrom danych, który został zebrany przez firmy, które zajmują się fachowo przetwarzaniem danych, dzięki działaniu internetu. Czy to przez dane wygenerowane przez ludzi, czy dane wygenerowane przez maszyny. Tak więc dalszy rozwój sztucznej inteligencji jest niewątpliwie mocno skorelowany z czynnikami, które są bardzo naturalne dla operatora telekomunikacyjnego. A mianowicie to jest zaoferowanie usług i możliwości przetwarzania danych w chmurze i to jest kolejna rzecz, to jest zapewnienie łączności komunikacji do zbierania tych danych i natychmiastowego przesłania informacji. Więc tutaj jesteśmy z jednej strony użytkownikiem, tak jak powiedziałem,
sztucznej inteligencji, tego oprogramowania jako narzędzia do naszych procesów wewnętrznych i to mogę później powiedzieć, jak widzimy tutaj nasze zmiany w procesach biznesowych i ich wpływ też na pracowników, czyli coś, co jest najcenniejsze w naszej firmie, zresztą u każdego gracza na rynku, który bezpośrednio działa z klientami i te zmiany będą istotne i będą zapewne pojawią się szybciej niż później, ale też trzeba sobie jasno uświadomić, to jest bardzo istotny temat z punktu widzenia chociażby prac przy ministerstwie. Na ile chcemy, żeby w Polsce te sieci telekomunikacyjne, ta łączność umożliwiała rozwój ekosystemu w postaci wytwarzania też albo kontrybuowania do tej sztucznej inteligencji. Co mam na myśli? Mam na myśli bardzo pragmatyczną rzecz. W tej chwili wiele zastosowań biznesowych sztucznej inteligencji to są jeszcze zastosowania takie offline'owe. Jeżeli poczytamy raporty Gartnera czy innych, czy inne przekrojowe raporty, które patrzą na zastosowania sztucznej inteligencji w świecie, to jest analiza czatów, gdzie są miliony danych, prawda, i wychwytywanie wszelkiego rodzaju korelacji, żeby zdefiniować usługi dla użytkownika. Są te rekomendacje na Netflixie czy w Spotify'u, które nie wymagają tej natychmiastowości. One są takie, można powiedzieć, semi-online, a niektóre nawet offline. Są robione post factum. Potem powoli przenosimy się na te działania online'owe algorytmów sztucznych, które są związane z interakcją z człowiekiem. I tutaj jest powolne, nawet nie powolne, bo to już się dzieje, ale wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez chatboty, czyli przez customer care, gdzie jest interakcja natychmiastowa z użytkownikiem, z człowiekiem, ale zawsze może przejąć człowiek, ten w back office, ten kontakt i zapewnić relację z klientem. Przykład jest z Telenoru, który ma Emmę, to jest taka 28-letnia dziewczyna, tak naprawdę to jest chatbot, który obsługuje klientów. I teraz 96% zgłoszeń klientów ten chatbot jest w stanie obsłużyć. 4% jest przekazywane później do, bo są bardziej skomplikowane, do osób w back office. Wiele z tego przekazywania jest zrobione w taki sposób, że klient nawet nie wie, że ktoś inny zaczął teraz czatować z klientem, czyli to jest tak zwane seamless. I o to chodzi. Tutaj ta sztuczna inteligencja jest wsparciowa, ale tutaj jeszcze ona nie jest na krytycznej ścieżce biznesowej. Krytyczna ścieżka to jest wtedy, jeśli mówimy o autonomicznych samochodach, autonomicznych pojazdach. One się zadzieją i to nie ulega wątpliwości, o tym jest cały następny panel, więc ja tutaj nie będę w to wchodził, tylko chcę powiedzieć, dorzucić tutaj dwa słowa z punktu widzenia operatora telekomunikacyjnego. Otóż taki autonomiczny samochód, żeby on działał, to naprawdę ta automatyka musi być w pełni autonomiczna. Nie ma możliwości, żeby człowiek w jakimkolwiek momencie, w sytuacji krytycznej, przejął sterowanie tą maszyną, tym samochodem w czasie rzeczywistym. Jedna sekunda później oznacza 25 metrów dalej przy samochodzie jadącym z prędkością 100 km na godzinę. 25 metrów. O czym Google się przekonał, widzieliśmy to w robocie. No ale to ja bym też nie wyciągał tych rzeczy, które służą do doskonalenia. Te algorytmy już w tej chwili są świetne. I to oznacza jedno, żeby to naprawdę stało się rzeczywistością, a się stanie, bo korzyści ekonomiczne są niekwestionowalne. To fakt, że może taka kolumna samochodów jechać bez zmiany kierowcy, to są takie korzyści ekonomiczne, że one się zadzieją. I teraz od nas jako operatorów wymaga to tego typu sieci zbudowania, żeby one były niezawodne. To oznacza tego typu podejście do architektury sieci, że w praktyce w tych kluczowych węzłach, a właściwie na całej długości dróg, one będą musiały być w pełni redundantne. My nawet jeszcze tego nie planujemy, ale jeśli mówimy o tej perspektywie, to musi być całkowicie niezawodne. Tak jak w tej chwili patrzymy na autostrady, że nie mogą mieć dziur w drodze, bo inaczej będzie katastrofa, tak nie może być dziur w drodze, tak nie może być jakichkolwiek przerw w transmisji do tejże sztucznej inteligencji w samochodzie. Bo ta sztuczna inteligencja w samochodzie to nie będzie komputerek w samochodzie.
to będzie element, który komunikuje się. Wróćmy lepiej do centrum obsługi klienta. A jak tam ta sprawa będzie wyglądać? A tam to będzie wyglądało, zresztą ja już tutaj jeszcze raz się odwołam do tego Telenoru, czyli na zastosowanie do nas, nasze własne, zresztą też przyglądamy się temu. Wyglądać to będzie bardzo prosto. W tej chwili już widzimy, i to jest naturalny trend, badania szczególnie z rynku amerykańskiego to dowodzą, że już w tej chwili większość zgłoszeń klient obsługuje online'owo. W 2015 roku po raz pierwszy większość spraw klienci załatwili przez internet niż kontaktując się z contact centrem. To jest pierwsza tendencja. Dlaczego o niej mówię? O tym, że ten kontakt digitalny klienta z operatorem czy z usługodawcą jest czymś bardzo naturalnym i czymś, co się dzieje. Ponad połowę rzeczy ludzie załatwili przez internet. Dlaczego? Bo jest łatwo i szybko. Czas klienta jest bezcenny. Dzwonienie, kontakt jest zawsze kosztowny. No ale zostaje ta druga połowa, gdzie klient kontaktuje się z contact center. I też okazuje się, że coraz bardziej klienci preferują chatboty. Dlaczego? Albo wszelkiego rodzaju komunikację, która nie wymaga aktywnego mówienia przez telefon. Bo mogą w międzyczasie robić 15 innych zadań. Szczególnie jeśli to jest pokolenie digital. Bo już w tej chwili nie ma. Młode pokolenie nie robi jednego zadania naraz, tylko robi 15, a taki czat powoduje, że on może sobie film obejrzeć, ze znajomymi pogadać i jeszcze załatwić jakąś sprawę przez chatbot. To jest rzeczywistość, która się dzieje. I w tej chwili, jeśli my mamy i zaczynamy te kontakty z klientem, do nich wykorzystywać sztuczną inteligencję, która rozpoznaje kontekst rozmowy, rozpoznaje potrzeby klienta. Jeszcze jest tam cały czas wyzwaniem sarkazm lub ironia, ale coraz lepiej rozpoznaje potrzeby, z którymi klient się zgłasza, jak mówię, 99% zgłoszeń Emma w Telenorze, czyli sztuczna inteligencja załatwia, a 96, a 4% jest przekierowane dalej, to oznacza u nas istotne zmiany po stronie customer care. I to się nie stanie od razu, ale niewątpliwie stanie się. Oznacza to, że ludzie, którzy w tej chwili pracują w customer care, będą musieli być lepiej przeszkoleni, tak? Będą musieli być z jednej strony lepiej przeszkoleni, bo trafią do nich sprawy trudne, nietypowe, niestandardowe. Z drugiej strony ich wiedza będzie niezbędna, żeby nauczyć też tą sztuczną inteligencję skutecznie obsługiwać inne osoby. Ale zważywszy na to, jak dużo osób pracuje przy obsługach klientów, te zmiany będą miały już syndrom istotnych zmian społecznych. Dziękuję bardzo. Na tym musimy skończyć. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. Wszyscy nasi paneliści skupili się po pierwsze na tym, żeby pokazać, jakie mają usługi, i one wszystkie są skupione wokół komunikacji z człowiekiem, wokół rozpoznawania mowy, wokół możliwości pracy na niepełnych danych, możliwościach podejmowania decyzji. Ale unikają jak diabeł święconej wody odpowiedzi na pytanie, jak szybko się będzie to rozwijać, tylko pan profesor powiedział o tym, że prawdopodobnie edukacja jest hamulcem. W związku z czym chciałbym rozpocząć drugą i ostatnią rundę, tym razem już tylko po 3 minuty, żebyście po kolei Państwo powiedzieli, co Wy uważacie za kluczowe wyzwanie, nie mówię, że jedyne, kluczowe wyzwanie po to, żeby ta technika, biorąc pod uwagę te wszystkie zalety, które ma, rozwijała się jak najszybciej i jak najefektywniej z biznesowego punktu widzenia. Bardzo proszę. Tak, od tamtej strony zaczynamy. Panie Marcinie, od tamtej strony jeszcze gardło mi nie zdążyło się wodą nasmarować. Ale teraz masz tylko 3 minuty. Ale dobrze, okej. Więc ja mówię, dla naszych zastosowań jesteśmy olbrzymią firmą i te zmiany możemy potraktować jako ewolucyjne, więc my je tak czy siak pochłoniemy, zaimplementujemy i w metodzie powolnych albo mniej powolnych wdrożeń po prostu skonsumujemy te narzędzia, które będą nam dostarczone przez partnerów. Bo mamy olbrzymią ich potrzebę, mamy tak kosmiczne ilości danych, z którymi musimy coś zrobić, czy to dla utrzymania sieci, czy dla customer care, czy dla usprawnienia też operacyjnego procesów operacyjnych nad naszą infrastrukturą, że weźmiemy wszystko, gdzie nam się PNL zepnie, a się zepnie. Więc to jest kwestia czasu. Tutaj nie potrzebujemy specjalnego wsparcia. Natomiast patrząc na to, że jesteśmy, że mamy ten istotny komponent, którym jesteśmy i który buduje ekosystem w kraju związany z sztuczną inteligencją, to jest naprawdę uświadomienie sobie, że ta sztuczna inteligencja to nie jest tylko program na komputerze, z całym szacunkiem dla
osób, które to robią, ale to jest pewien ekosystem, gdzie ta łączność, gdzie ta komunikacja, gdzie ta niezawodność transmisji jest krytyczna. I albo sobie teraz zaczniemy też świadomie budować te autostrady. Krótko mówiąc, chcesz powiedzieć, że światłowody, tak? Światłowody, oczywiście, że światłowody. Samochód nie będzie jeździł ze światłowodem. Radio zawsze jest mniej doskonałe niż światłowodem, ale jest niezbędne. Dlatego jak najdalej światłowody, po to, by zrobić radio jak najbardziej niezawodnym. Dlaczego? Żeby umożliwić rozwój algorytmów sztucznej inteligencji całkowicie działających autonomicznie z wpływem krytycznym na życie ludzkie. Bo to się zadzieje. Jeśli my tego nie zrobimy u nas, tego ekosystemu, te algorytmy powstaną, te samochody powstaną, te rozwiązania powstaną, tylko powstaną gdzie indziej i nie zadzieje się to, o czym mówił tutaj kolega. Panie Pawle. Wyzwanie, krótko, 2 minuty. Jasne. Najważniejsze do pokonania. Znaczy ja mogę podać datę. 2040 to będzie już rok taki, kiedy sztuczna inteligencja będzie tak masowa, że nawet będzie, powiedzmy, no już w każdej dziedzinie naszego życia. Więc tutaj się nie boję. Ponad 50% respondentów tak odpowiada. A tak? Konkretne wyzwanie, które zadanie do wykonania na teraz? Zadanie do wykonania, no tak naprawdę rozwijamy, powinniśmy dalej rozwijać technologię, rozwijać oprogramowanie i przede wszystkim rozwijać technologie po to, by upraszczać tworzenie urządzeń, które będą gromadziły informacje. Tak mówimy o internecie rzeczy. Internet rzeczy jest podstawą sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o informacje, ale tak jak prosto tworzy się teraz aplikacje mobilne, tak samo prosto powinniśmy móc tworzyć roboty i inne urządzenia, które będą nam pomagały, tak? To powinno być dziecinnie proste. Jest to jakieś jedno z wyzwań technologicznych, pomijając te duże wyzwania algorytmiczne, które dotyczą metod uczenia się maszyn. To jest jedno wyzwanie. No i drugie wyzwanie, przede wszystkim edukacja. Chodzi o to, że problem, który mamy w tym momencie, świat jest niezwykle masowy. Ludzie jakby masą wydaje się, że są arystokracją, masy oddają władzę w rąk maszyn i musimy dążyć do tego, żeby ludzie byli wykształceni i rozumieli także zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, bo jeżeli nasycimy świat urządzeniami cyfrowymi, jeżeli one będą pozwalały na kupowanie nam czasu, jeżeli będzie tak, że rzeczywiście będziemy jeździli 4 razy na Karaiby przez to, że po prostu będziemy mieli mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, z tego powodu, że większość rzeczy będą robiły maszyny. Oczywiście pojawi się problem wielki bezrobocia i ludzi wykluczonych, o którym powinniśmy mówić w tym momencie, bo oni po prostu nie będą w tym momencie pracowali, to może być ryzyko i problem, że w pewnym momencie ta inteligencja przejmie kontrolę nad naszym światem. Czyli powinniśmy rozwijać, edukować i pielęgnować humanizm, ten, który tak naprawdę różni nas od maszyn i o tym powinniśmy pamiętać. To jest dla mnie wyzwanie, bo to, że sztuczna inteligencja będzie i jest, to już jest fakt. Każdy z Państwa ma tempomat inteligentny, systemy, asystę zmianu pasu ruchu i tak dalej. Przecież to wszędzie jest już, tak? To trzeba być jakby ślepym, żeby tego nie widzieć. A to, że będzie to coraz mądrzejsze, coraz lepsze, coraz szybsze, coraz efektywniejsze, to jakby jest normalne, a dwa, że wszystko się zmienia szybko, eksponencjalnie, więc jakby już za tym nie nadążamy, a w pewnym momencie jeżeli już inteligencja sztuczna będzie rozwijać sztuczną inteligencję, nastąpi nas koniec i powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy zawsze się edukować i zawsze pozostać ludźmi. I takie przesłanie, troszkę pesymistyczne, ale chciałbym, żeby także ono było jakby powszechne. Dziękuję. Panie profesorze, pana bym prosił już nie powtarzać o edukacji, pokazać inne wyzwanie, nie. Którego nikt do tej pory nie powiedział. Od razu chciałbym zwrócić uwagę na 2 powtarzające się w poszczególnych opiniach podejścia. Po pierwsze, do tej pory znacznie bardziej zwracamy uwagę na to, co dzieje się po stronie twórców i stronie oferentów, a mniej podchodzimy do tego, jak wygląda sprawa świadomości użytkowników. Otóż rozwój narzędzi, rozwój metod i możliwości sztucznej inteligencji wprowadza cały szereg nowych zagrożeń po stronie nieodpowiedzialnego, nieświadomego korzystania z tych możliwości. Więc w związku z tym jedno z wyzwań o skali dużej, aczkolwiek trochę będzie zahaczało o to, co powiedziałem, dotyczy również kształtowania świadomości w szerokiej grupach społecznych. To jest wyzwanie co do tego, jakie są nowe... Zmiana kultury bycia?
Tak, to jest bardzo duży problem, bo przecież użytkownicy, konsumenci stają się co-deweloperami w wielu przypadkach. Będą uczyć te maszyny. Mogą uczestniczyć w tym procesie, cykl się zamyka i pojawiają się w związku z tym zupełnie nowe modele interakcji. I to jest kolejny element, na który chciałem zwrócić uwagę. Otóż w dotychczasowych wypowiedziach ogromna większość dotyczyła oprogramowania, więc narzędzi sztucznej inteligencji. Natomiast metodologia podstawowa, tworzenie modeli, które leżą u podstaw kształtowania rozwiązań wykorzystujących algorytmy inteligentne, to jest dziedzina, która nie ogranicza się do programowania. To jest obszar, który otwiera zupełnie nowe wyzwania i kulturowe, i edukacyjne. No i jeszcze jedno wyzwanie, na które chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę. Otóż problemem, który ciągle istnieje i będzie pewnie jeszcze długo istniał, jest taka silosowość rozwiązań, które są oferowane bardzo często. Mianowicie infrastruktury są częściej specjalizowane, ograniczone albo do konkretnej grupy adresatów, albo do konkretnych zasobów specjalizowanych. Natomiast istotny postęp jest uwarunkowany tym, żeby nastąpiło przełamanie tej sektorowości, silosowości, żeby zaczęły powstawać e-infrastruktury, które będą ponadsektorowe, które będą pozwalały podejmować problemy, które mogą mieć znacznie szerszy wymiar. Horyzontalne spojrzenie na zarządzanie i na wiedzę jako całość. To jest niezwykle ważny aspekt, o którym też warto mówić, bo on niekoniecznie zawsze współgra z interesem w biznesie. Dobrze, w takim nazwijmy to wyzwanie więcej horyzontalności. Panie Krzysztofie. Co to z pana ja punktu próbując widzenia się może nie punkt. Powtarzać, to, tak. to wskazałbym takie dwa wyzwania. Pierwsze polegałoby na dojściu do momentu, w którym maszyny, roboty, oprogramowanie będzie potrafiło ze sobą rozmawiać, ale z własnej inicjatywy, tworząc rodzaj mikrospołeczności. Drugie, to zdaję sobie sprawę, że to brzmi jak zupełna futurystyka. Drugie, jeszcze większe, o czym od jakiegoś czasu mówi Kurzweil, to uwzględnienie w równaniach współodczuwania, czyli kierunek typowy związany z transhumanizmem. Ale tutaj chyba nie sposób nie wspomnieć Bertranda Russella. Ja w międzyczasie sobie jego cytat tu odszukałem. I on kiedyś powiedział coś takiego, jeśli na świecie nie nastąpi wzrost dobra w stosunkach międzyludzkich, to postęp techniki posłuży przede wszystkim do podnoszenia możliwości człowieka w wyrządzaniu szkody innym. Wydaje się, że to jest bardzo aktualne, szczególnie w aspekcie inteligencji sztucznej i w okresie, w którym jesteśmy, czyli jakiegoś schyłku postmodernizmu. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, jedno wyzwanie. Jedno wyzwanie. Może tak. Sieci, które powstają i inteligencja, która powstaje, ta rozszerzona, będę się przy tym upierał, to będzie służyła nie tylko człowiekowi, ale będzie służyła też ludziom. Wyzwaniem jest czas. Czas w każdym parametrze, jaki możemy sobie wymyśleć. Od czasu takiego, że świat przyspiesza i te gospodarki najnowsze przyspieszają i nie mówiliśmy o tym, ale już za chwilę powstanie w roku 2021 komputer kwantowy, nowe algorytmy. W Polsce nie mamy komfortu na to, żeby czekać my jako społeczeństwo. A z drugiej strony ten czas w wymiarze takim bardzo praktycznym sieci, które budujemy. Bo sieci, które powstaną, to my wszyscy mówimy o przepustowości. Człowiek potrzebuje przepustowości. Maszyna potrzebuje opóźnienia. Musi być gęsta sieć oparta na najnowszych technologiach po to, żeby te samochody mogły jeździć autonomicznie, po to, żeby drony mogły jeździć autonomicznie, po to, żeby energia elektryczna w naszych domach była zarządzana zdalnie, po to, żeby pracować zdalnie i na przykład wysoko wykwalifikowany operator koparki mógł
domu, a nie z tej koparki kierować gigantyczną maszyną, która gdzieś w kopalni obsługuje urządzenia, to wymaga wszystko minimalnych opóźnień. Po to, żeby samochody mogły jeździć po Polsce, myśmy to wyliczyli, jest potrzebne opóźnienie na poziomie 100 milisekund. 100 milisekund, proszę Państwa, jeśli zobaczycie na prędkość światła, to jest 30 km tylko. To ten sygnał musi dolecieć, być obrobiony i wrócić. Czyli ta sieć musi być tak gęsta, że najbliższy węzeł tej wspomagającej sieci inteligencji, będą trzy warstwowe, osobista, bliska chmura i daleka chmura, że ta bliska chmura, ona może być tylko paręnaście kilometrów od nas, 15, 13, to musi być gęsta sieć. I my ją musimy wybudować, dlatego że nie będą po Polsce jeździły autonomiczne samochody, nie będzie w Polsce najnowszych technologii, nie będzie w Polsce autonomicznej inteligencji, rozszerzonej inteligencji, jeśli ta sieć 5G oparta o światłowody nie powstanie w Polsce jak najszybciej. Niskie opóźnienia, jak dobrze zrozumiałem. Czy jest struktura bardziej kratowa niż gwiaździsta, jeśli chodzi o sieć? Skrócenie sieć, rzeczywistych fizycznych dróg transmisji, tak? Sieć będzie w ogóle, proszę Państwa, inaczej budowana. Podejście. Tą sieć, tak jak my ją dzisiaj widzimy, sieć albo gwiaździsta, albo kratowa, albo jakakolwiek, tak sieć nie będzie budowana. Proszę Państwa, sieć będzie budowana w oparciu o teorię grafów. Grafy będą decydowały, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie alokowała zasoby wirtualne do pokierowania zasobami. I pytasz się, dlaczego ci nie odpowiedziałem na twoje pytanie, kiedy to nastąpi? To już nastąpiło, proszę Państwa. To już są sieci w Stanach Zjednoczonych. Nasi klienci zbudowali sieci, które mają w swoich zasobach elementy rozszerzonej inteligencji monitorujące funkcjonowanie tej sieci i alokujące zasoby stosownie do decyzji, które one autonomicznie podjęły, bez wpływu człowieka. I człowiek, ci właściciele tych sieci wiedzą, że te elementy rozszerzonej inteligencji są w sieci, widzą efekty pracy, widzą, że sieć jest eksploatowana taniej energetycznie, klienci mają lepszy performance i nie wiedzą do końca, co, jakie decyzje podjęły te elementy sztucznej inteligencji. Ona już istnieje. My nie mamy luksusu tworzenia czegoś w Polsce. My musimy jak najszybciej gonić, bo świat ucieka tak jak wszechświat. Im dalej, tym szybciej. Dear Mrs. Panova, you began this discussion and I truly believe it's really appropriate that you should finish it. So please, very shortly, try to describe where is this critical path to the future of artificial intelligence. Thank you. You're asking about the forecasts, and I studied in Denmark, and as Danish scientist Niels Bohr said, predictions are difficult, especially about the future. But I will try, and to do so, I would like to look at the past and understand why machine learning right now is actually very important topic that everybody is speaking about, and how did we get to that point? And there are four main components why machine learning is really thriving today's. First is computational resources. Machine learning techniques developed more than 30 years ago had to wait until we would have enough computational power, until we would have enough resources to actually perform all these algorithms. And right now, computational resources are largely a commodity. A lot of people can get access to them via cloud computing, or just many companies may have their own powerful machines that allow them to provide those computations. Second component is tools and algorithms. And again, just several years ago, it's only a number of organizations that would have access to those techniques. But with a number of machine learning tools that are being open sourced, again, everyone can access them and use the same technologies as big organizations use, like Google or others. And it's for everyone, for startups, for researchers, for academics, for students, even for high school students. They try to use this technology. And this is great. And it's very important that everyone now has access to them. The third component is data. And again, now living in a world that is connected via internet, a lot of information is shared across people, across different industries, disciplines. It is now possible to use this data for inferring
certain results, statistics, you know, clustering data, etc. It is important to know, though, that it's not the quantity of the data that matters often, but it's the quality which comes first. And also a quality of the data related to a particular task that you are trying to solve. You may have a lot of data, but it doesn't mean that you're actually able to answer a specific question just because it is the wrong data, or it is you're trying to answer a different question with the data, or maybe it is just very noisy. And the fourth component, which is the most important one, is actually creativity and the right use of all those models, of all those data, starting from asking the right question, where this technology, where machine learning can help us to improve our products, to improve our operations, to achieve certain results. And this is the most critical question to ask. And to answer those, we need to have many, many more people educated about machine learning to understand what it is. Also, not being afraid of this technology, but rather look deeper into it and try to think how it can be used in your domain, how it can be used in your industry to save resources, to you know, save your time. Bringing back the example of Australian researchers that came up with a neural network that helps them identify those sea cows into the photos, this saves a lot of time for researchers in this group because they have the data that they actually need and can use this time that is saved for understanding how they can help preservation of those animals, what you know, techniques can be used, or how to analyze this data rather than just spending hours and hours looking photo by photo and doing a lot of this repetitive work. The same way in across various industries, it is very important to try to ask those questions. And right now when everybody is talking about machine learning and not every company, not every organization, not every educational institution has yet used it at its at large scale, it's important also to understand that it's a moment right now. And I think we're very lucky that we're actually living in such a like transformative moment and we are experiencing it. So I would encourage all of you just right now after this session kind of think where you could use machine learning, where you could use those techniques for improving your own operations, saving your time, so that you can spend it on what matters and not necessarily work longer, longer hours, but spend this time on yourself, on your family, and let the technology help you to do so. Thanks a lot. We can discuss this forever, so there is a point in time where we have to put the full stop. Thanks a lot. Szanowni Państwo, jak pewnie zauważyliście, mamy bardzo mozaikowy i nieuporządkowany obraz zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Wiemy również, że to bardzo szybko się rozwija, ale nie wiemy, jak szybko się będzie rozwijać. Jedyne, co możemy zrobić, to nie zwalniać ani na chwilę. I to jest jedyny wniosek, jaki jestem w stanie wyciągnąć z dzisiejszej dyskusji. Dziękuję Państwu za uwagę.